Witamy serdecznie. W dzisiejszym programie dowiemy się, co sądzą ludzie na temat imprez kulturowych w Berlinku. Zapraszamy. Co sądzicie o wydarzeniach kulturowych u nas w Berlinku? Będę w telewizji. No, bardzo ciekawe są niektóre z nich. Tutaj dużo atrakcji akurat ostatnio w Berlinku się dzieje. I na przykład na jakie imprezy tam chodzicie? Gala sportu ostatnio. Co było wcześniej? Gala taneczna. Twierdzę, że ostatnio na rynku nie śpiewałem. Więc w tym momencie on jakby było, przejdzie bokiem, no. Cudownie, bardzo ładnie, bardzo dobrze, super. Bardzo fajnie. A odwiedzają panie teraz kino nowo otwarte? Tak, byliśmy w kinie na ciemności. W ciemności, tak? Tak. Ja byłam na listy do M. Aha, bardzo tak. Podobało się? Tak, wszystko w porządku, okej. Aby tak dalej i niech się rozwija jeszcze lepiej. No, w ostatnim czasie dobrze. Dobrze, a co się najbardziej podobało? No, mi się podobało 30-lecie wiatraków, jak ostatnio było na przykład, nie? Jest, są, ale jest bardzo, bardzo mało jest. A jak jest, to są bardzo fajne. Moja wnuczka chodzi na szkółkę tańca. Jestem bardzo zadowolony, bo uczęszczę na szkole tańca i byłem parę razy na występach, bardzo ładnie tańczy. I z tego jestem bardzo dumny i chciałbym, żeby więcej takich powstało. W ogóle nie tego typu, ale jeszcze więcej innych, nie? Wysoko. Wysoko. Chyba w żadnym mieście tej klasy nie ma tylu imprez. A jakie imprezy najbardziej się Państwu podobają? No bywa, nie zależy co kto lubi. Więc koncerty wakacyjne. A kino? Kino. Jedno i drugie. To letnie na wodzie. Kino w panoramie. Ja nie mogę nic powiedzieć, bo mnie tu więcej nie ma, jak jestem, także trudno wiedzieć. Ale dobrze, dużo rozumiem. Się dzieje. A kino? Co? Kino? Kino. Kino to jest w tym panoramie, jaki lepszy film, ale to jest raz na miesiąc może. Nie to jest tak. co weekend? No, repertuar. Możliwe, że bo ja tak nie chodzę tak dużo. Ale... Aha. No dobrze, a repertuar właśnie pan odpowiada, czy nie bardzo? No, filmy to widzę, że dobre są, tylko że ja w telewizji mam tyle kanałów, że jesteś... Czyli woli pan telewizję jednak? Nie wolę, tylko że nie mam z kim, bo samotny jestem. Bardzo zadowolona z kina. Tak, kino jest bardzo kino, no. Dzisiaj jest Piękna i Bestia 3D, tak. Ale już było. Ale jesteśmy bardzo zadowolone, że w końcu mamy kino w Berlinku. Tak, to jest fajne, bo jeszcze tego nie mieliśmy i coś nowego wreszcie się pojawiło. A Europejskie Centrum Spotkań odwiedzacie może? Nie. Nie, tego nie. A wiecie, co tam się dzieje? Nie za bardzo. Totalnie coś takiego, ale to tak to bardzo nie wiem. Bo jest bardzo dużo klubów i tam trzeba się dowiadywać właśnie na co można w czym można uczestniczyć i tak dalej. Tam sporo się dzieje, naprawdę. A kino? Jak się panu podoba? Szczerze mówiąc, nie byłem. Nie był pan, a dzisiaj obok, grają fajne filmy? Nie? Tak, obok chodzi. Wiem, lecą to, co cały czas reklamują. Plakaty widać, przynajmniej jeżeli chodzi o Berlinek, to plakaty przynajmniej widać. Dobrze, a jak pan ocenia dni Berlinka? Szczerze? Szczerze. Ale to naprawdę teraz szczerze? Szczerze. Kucha i jeszcze raz kucha. Dobrze, to teraz skończymy. Powód powiem krótki. Dlaczego? Dlaczego? Ze względu na to, że robimy teraz dni Berlinka tutaj w tym, w parku. Gdzie, kurde, nie dość, że trawnik się niszczy, to mniejsza z tym. Dwa, że po prostu nawet nie zapraszamy już konkretnych zespołów, tylko coś w rodzaju jakiś tam, no. Nie będę przeklinał, bo nie wolno w telewizji. Dobrze, dziękuję. Na te dni Berlinka uczestniczycie w nich? Nie. Wolę wjechać poza Berlinek niż tutaj, bo nic się nie dzieje. No dobrze, a co by trzeba było zrobić, żeby was zachęcić? Zaprosić bardziej znane gwiazdy. O, dokładnie. Którzy wszyscy w sumie lubią, a nie tak, że albo dla starszych, albo dla młodszych. Jak Państwo zapewne słyszeli, zdania na ten temat są bardzo podzielone. W Berlinku jakby nie patrzeć, dużo się dzieje, jednak do większości ludzi ciężko trafić, szczególnie do seniorów, szczególnie do osób starszych. Wiemy, że jest tego dużo. Ludzie wiedzą, że coś się dzieje, ale nie wiedzą dokładnie co. Europejskie Centrum Spotkań mają, prawda, klub seniora. Nie wiedzą o tym. Warto może by było się zastanowić nad jakąś lepszą promocją wszystkich tych eventów. To co jest, to co się podoba, to jest na pewno kino. Genialny strzał w dziesiątkę, moim zdaniem też.
co można oczywiście wymienić? Ludziom się oczywiście podobają gale taneczne, one były od zawsze, one są, one będą. Jednak zdania na ten temat są podzielone. Jednym się podoba, dla innych jest za mało, dla innych w zupełności to wystarczy, prawda? No wiadomo, nie da się wszystkim dogodzić, ale to co jest, ludziom się podoba i to powinniśmy szanować. Dociągnąć te wszystkie imprezy, które są. Dni Barlinka. Dni Barlinka podsumowali wszyscy równo, prawda? Nie podobało się jednym słowem to, że nie są organizowane na stadionie, tylko na rynku i właśnie w parku na Delcie. Zdaniem ludzi powinno to być więcej koncertów, powinny być gwiazdy. No mnie osobiście się podobało ostatnie Dni Barlinka ze względu zaproszenia zespołów ze Szwecji, z Niemiec, którzy grali naprawdę rewelacyjną muzykę. Może zainwestować właśnie w te młode talenty. Może nie wykładać dziesiątek tysięcy na zaproszenie tandetnego kombi, prawda? A właśnie dać szansę tym wszystkim młodym ludziom ze Szwecji, z Niemiec, a przede wszystkim od nas z Barlinka i z okolic. Mamy także świetne zespoły, które grają i w Centrum Spotkań, mają teraz swoje studio i w innych miejscach i grają sobie niezależnie. I myślę, że dociągnąć to, co jest i będzie naprawdę Barlinek stolicą nie tylko Nordic Walking, ale i stolicą kultury. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do widzenia, miłego dnia.